Witam Was serdecznie w kolejnej nowej wersji odcinka z działu Cytologia. W tym odcinku zajmiemy się bardzo ważnymi organellami, jakimi są mitochondria i plastydy. Jeśli chodzi o plastydy, będą nas interesować głównie chloroplasty, ale powiemy też o innych rodzajach plastydów, żeby nie pozostawić wrażenia, że chloroplasty są jedynymi plastydami, jakie istnieją. A więc mitochondria i chloroplasty to są takie organella, które pod wieloma względami są bardzo podobne do siebie w budowie, ale zarazem pełnią zupełnie odmienne funkcje, można powiedzieć, że wręcz przeciwstawne. I na początek zajmiemy się mitochondriami. Mitochondria rzeczywiście należą do najistotniejszych organeli w komórce, jeżeli w ogóle można mówić, że jakieś organella są mniej lub bardziej istotne. Bo o ile możemy żyć bez niektórych narządów, o tyle wydaje się, że komórka nie jest w stanie funkcjonować bez któregokolwiek z organeli. W każdym razie mitochondria występują prawie we wszystkich komórkach eukariotycznych. Prawie, no bo w biologii zawsze znajdzie się jakiś wyjątek. Także przykładem komórek eukariotycznych, które nie mają mitochondriów, są na przykład erytrocyty ssaków. U prokariontów mitochondria, jak już wiecie, w ogóle nie występują, bo prokarionty nie mają praktycznie żadnych organelli. Jeśli chodzi o budowę, to mitochondrium ma taki wydłużony, kiełbaskowaty kształt. To określenie pochodzi z poważnego podręcznika akademickiego, także to nie to, że nie potrafiłam wymyśleć nic lepszego. Co do wielkości, to wynosi ona zwykle kilka mikrometrów, czyli mniej więcej tyle, ile przeciętna bakteria. Natomiast jeśli chodzi o budowę wewnętrzną, to mitochondria posiadają dwie błony, przy czym błona wewnętrzna jest silnie pofałdowana i tworzy tak zwany grzebień mitochondrialny. Ponadto mitochondria zawierają własne DNA, dość niewielkie, oraz rybosomy. Ta substancja, która wypełnia wnętrze mitochondrium, nazywa się macierzą mitochondrialną albo matrix mitochondrialną. I tak naprawdę to są najważniejsze elementy budowy. Jeśli chodzi o funkcje, to funkcją mitochondriów jest uwalnianie energii potrzebnej do życia przez utlenianie związków organicznych z pokarmu. Ta energia zawarta jest w postaci ATP, który jest takim uniwersalnym nośnikiem energii w ogóle w świecie organizmów żywych i ona dostarcza energii do większości reakcji metabolicznych zachodzących w komórkach. Ponieważ podczas tego procesu mitochondria zużywają tlen, a uwalniają dwutlenek węgla, dlatego nazywa się to oddychaniem komórkowym przez analogię do takiego zwykłego oddychania, gdzie wdychamy tlen i wydychamy dwutlenek węgla. Oczywiście o samym procesie oddychania tlenowego będziemy mówić dokładniej w dziale metabolizm, także ja tutaj tylko mówię o tym bardzo ogólnie, żebyśmy mogli powiedzieć sobie jeszcze o związku budowy z funkcją, bo to jest to, co nas zawsze najbardziej interesuje. Więc tak jak widzieliśmy, w mitochondriach występuje tak zwany grzebień mitochondrialny, czyli ta taka silnie pofałdowana błona wewnętrzna. I jaki to ma sens? No chodzi o to, że w tej wewnętrznej błonie mitochondrium znajdują się enzymy, to są symbolicznie przedstawione enzymy, które przeprowadzają jeden z etapów oddychania komórkowego, a dokładniej ostatni etap, czyli tak zwany łańcuch oddechowy. No i oczywiście im większa jest powierzchnia tej błony, dzięki temu pofałdowaniu, no to tym więcej tych enzymów może się w niej znajdować i tym bardziej wydajnie może zachodzić ten proces oddychania komórkowego. Także tutaj ta zależność jest dość prosta, aczkolwiek może też być to nieco zmienne, stopień pofałdowania tej błony wewnętrznej, w zależności od tego, na ile aktywna metabolicznie jest komórka. W komórkach, które są bardzo aktywne metabolicznie, tak jak na przykład komórki wątroby, te grzebienie mitochondrialne są silniej pofałdowane, no bo taka komórka potrzebuje więcej energii do przeprowadzania swoich intensywnych procesów metabolicznych, a więcej enzymów znajdujących się w tej wewnętrznej błonie mitochondrium oznacza wydajniejszy proces oddychania komórkowego, większą produkcję ATP. Natomiast w tych komórkach mniej aktywnych metabolicznie ta błona jest po prostu mniej pofałdowana, bo nie jest konieczny tak intensywny proces tego oddychania tlenowego. No i teraz zajmiemy się plastydami. Z nimi jest trochę trudniej, bo jest ich więcej rodzajów, ale zaczniemy od chloroplastów, bo to są te plastydy, które nas najbardziej interesują. I teraz uwaga, to są chloroplasty, a nie chloroplastry, bo już słyszałam nie jeden raz, jak uczniowie mówią chloroplastry, co nie ma żadnego sensu, bo przecież słowo chloroplast pochodzi od plastyd, a nie od plaster. Także nie popełniajcie tego błędu, błagam. Jeśli chodzi o budowę, to chloroplasty mają również podwójną błonę,
Natomiast ich wnętrzu znajdują się tak zwane tylakoidy, czyli takie spłaszczone pęcherzyki ułożone w takich stosikach, często też połączonych ze sobą takim błoniastym łącznikiem. Taki stosik nazywa się granum, liczba mnoga to jest grana. Natomiast ta substancja wypełniająca ten chloroplast, tak jak w mitochondrium mieliśmy matrix mitochondrialną, to tutaj ta substancja nazywa się stroma. I podobnie jak mitochondria, chloroplasty mają własne DNA i własne rybosomy. Jeśli chodzi o funkcję chloroplastów, to jest to oczywiście przeprowadzanie procesu fotosyntezy, czyli wytwarzanie związków organicznych, cukrów dokładniej, z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej. Tutaj z kolei produktem ubocznym jest tlen. Znowu o szczegółach tego procesu powiemy sobie w dziale metabolizm. Natomiast tutaj wspominam o tym dlatego, żeby znowu powiedzieć o związku budowy z funkcją, który jest bardzo podobny jak w mitochondrium. Czyli tutaj również te pęcherzyki dają dodatkową powierzchnię, w której mogą znajdować się enzymy przeprowadzające pierwszy etap fotosyntezy, czyli tak zwaną fazę jasną. Także dzięki tym wszystkim pęcherzykom mamy dużą powierzchnię, gdzie te enzymy się mogą znajdować. Także jest to bardzo, bardzo podobne przystosowanie jak w mitochondriach. No i teraz powiemy sobie o tych pozostałych rodzajach plastydów. I tutaj sytuacja może się wydawać nieco skomplikowana. Ale tak, uprośćmy to. Mamy generalnie proplastydy, czyli takie jakby przodki innych plastydów. I one mogą się przekształcać właśnie w innego rodzaju plastydy. Etioplasty, wspomniane już chloroplasty, chromoplasty oraz leukoplasty. I jak widać, one zasadniczo mogą przechodzić w jedne w drugie. Z tego co znalazłam, to praktycznie wszystkie mogą przechodzić w siebie nawzajem. Nie jest to do końca sprawdzona informacja, ale tak naprawdę nie sądzę, żeby na maturze w ogóle tego od Was wymagali, żeby wiedzieć, który plastyd może się przekształcić w który. Także nie należy się tym specjalnie przejmować, ja to tak podaję, żeby było, ale najważniejsze są funkcje tych poszczególnych rodzajów. I o tym sobie teraz powiemy. Zaczniemy od etioplastów. Etioplasty, jak widać, powstają z proplastydów, tak jak wszystkie inne, i mogą się przekształcać w chloroplasty. Etioplasty są takie żółtawe i one po prostu są takimi jakby nieopalonymi chloroplastami, które pod wpływem światła się zazieleniają. Takie etioplasty mamy na przykład w kiełkującej roślinie, jak ten kiełek jest jeszcze pod ziemią, to on jest właśnie taki blady, żółtawy, co pewnie zdarzyło Wam się widzieć i w momencie jak się wynurza nad powierzchnię ziemi, zaczyna być oświetlany i zaczyna nabierać tego zielonego koloru, jak te etioplasty się przekształcają w chloroplasty. Także to był pierwszy rodzaj plastydów. Następnie mamy chromoplasty i tutaj jak macie przedrostek chromo, to powinno Wam się kojarzyć z kolorem, dlatego że pierwiastek chrom, on ma różne kolory na różnych stopniach utlenienia. Nie pytajcie mnie jakie na jakich, bo nie mam pojęcia. W każdym razie jest taki kolorowy. I chromoplasty to również są właśnie te kolorowe plastydy, które zawierają różnego rodzaju barwniki z grupy karotenoidów. Mówiliśmy o karotenoidach przy okazji omawiania lipidów, także przypominam, że to były tam karoteny, ksantofile, likopen i tym podobne. I one nadają barwę owocom, niektórym kwiatom, co ma oczywiście zachęcać do zjadania tych owoców, rozsiewania nasion, do zapylania kwiatów itd. Chromoplasty mogą też zresztą występować w liściach. No i chromoplasty mogą powstawać z chloroplastów, jak również z proplastydów i z amyloplastów. Amyloplasty to jest jeden z rodzajów leukoplastów, za chwilę o tym powiemy. W każdym razie tutaj takim ładnym przykładem jest właśnie czerwienienie się zielonej papryki, gdzie te zielone chloroplasty stopniowo, jak ona dojrzewa, przekształcają się w te czerwone chromoplasty, zawierające dużo karotenoidów. No i właśnie leukoplasty, do których należą wspomniane przed chwilą amyloplasty, to są takie plastydy magazynujące. I tutaj znowu nazwa, jak mamy przedrostek leuko, to prawdopodobnie chodzi o coś białego, tak jak mamy leukocyty, czyli białe krwinki. I leukoplasty są właśnie takie bezbarwne, pełnią głównie funkcje magazynujące. I wyróżniamy tutaj amyloplasty. Znowu nazwa powinna Wam na coś wskazywać. Przypomnijcie sobie, z czego się składała skrobia, z amylozy i amylopektyny, dwóch takich wielocukrów. Także przedrostek amylo prawdopodobnie będzie nam oznaczał coś związanego ze skrobią. Jest zresztą taka firma Amylon, która produkuje na przykład budynie, które się składają głównie ze skrobi.
Tak. Więc ameloplasty magazynują głównie cukry zapasowe. Proteinoplasty, jak sama nazwa wskazuje, magazynują białka, natomiast elajoplasty magazynują tłuszcze. Nie pytajcie mnie, dlaczego elajoplasty, a nie po prostu olejoplasty. Widocznie elajoplasty brzmi bardziej sexy dla biologów i tak się przyjęło. W każdym razie leukoplasty mają funkcję głównie magazynującą i mogą magazynować różnego rodzaju związki zapasowe. I warto jeszcze dodać, na koniec o mitochondriach i plastydach, że namnażają się one przez podział. Czyli nie powstają od zera, nie są budowane po prostu ze związków chemicznych od nowa. Tylko jak komórka się dzieli, to jej mitochondria i jej plastydy, jeżeli takie posiada, jeżeli to jest na przykład komórka roślinna, po prostu też się dzielą i przechodzą do komórek potomnych. No i mówiąc o mitochondriach i plastydach, trzeba wspomnieć o teorii endosymbiozy. Znaczy nie trzeba, ale podstawa programowa tego od nas wymaga. A teoria endosymbiozy to jest próba wyjaśnienia pochodzenia plastydów i mitochondriów. Mówi ona w skrócie o tym, że plastydy i mitochondria pochodzą od małych jednokomórkowych organizmów prokariotycznych, czy czegoś w rodzaju bakterii, bakterii fotosyntetyzujących, czyli tak jakby sinic, czegoś co przypomina nasze dzisiejsze sinice, które dawno, 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 dawno temu zostały wchłonięte, w sensie zjedzone, sfagocytowane przez komórkę eukariotyczną, przez jakiegoś jednokomórkowego eukarionta i zamiast zostać strawione z jakiegoś powodu weszły z nim w rodzaj symbiozy. Zaczęły sobie żyć w tej komórce, stopniowo ten związek się zacieśniał coraz bardziej i bardziej, aż stały się organellami. Jakie są argumenty przemawiające za tą teorią? A więc, po pierwsze, podwójna błona, którą widzieliśmy, że występuje w mitochondriach i w chloroplastach, no i chodzi oczywiście o to, że jedno to jest błona bakterii, z którą bakteria przyszła, a drugie to jest ta błona pochodząca z pęcherzyka fagocytarnego, tego jednokomórkowca, który ją pochłonął. Następnie półautonomiczność, czyli tu chodzi o to posiadanie własnego DNA i rybosomów, co widzieliśmy. To jest niewielkie DNA, podobne do DNA bakteryjnego. I rybosomy również są rybosomami typowymi dla bakterii. Są to tak zwane rybosomy 70S. To S to jest stała sedymentacji. Nie będę teraz tłumaczyć, co to jest. W każdym razie bakterie mają rybosomy tak zwane 70S, natomiast eukarionty mają 80S. Także tutaj no, widać jest coś na rzeczy z tymi rybosomami. Poza tym, tak jak już wspomniałam, wymiary mitochondriów i plastydów są mniej więcej podobne jak bakterii, czyli kilka mikrometrów. No i wreszcie obecnie, w dzisiejszych czasach, obserwujemy podobne zjawiska u współcześnie żyjących organizmów. Czyli właśnie takie przejmowanie jednokomórkowych, fotosyntetyzujących prokariontów przez komórki eukariotyczne i wchodzenie z nimi w jakiegoś rodzaju zależność. Trudno powiedzieć, czy to jest symbioza, czy to jest wykorzystywanie jednych przez drugie. W każdym razie widać, że coś takiego no, ewidentnie może się dziać. Także ta teoria endosymbiozy ma szansę faktycznie być prawdziwa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o mitochondria i plastydy. W następnym odcinku omówimy sobie pozostałe organella komórkowe. Ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.